Cześć, dobry wieczór, to w kolejnym odcinku z gry Astro Block w Minecrafcie. Z jakiegoś powodu ucichła muzyka. A nie! Come on! Przecież jeszcze przed chwilą działa. No nie! No dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku udamy się na Marsa, na Merkury. Jest, jak widzicie, mam tutaj uranium. Się okazuje, że na tej planecie, na Wenus, prawda, nie ma nic ciekawego. Jest tritanium, to jest przydatne, i jest uran, ale poza tym nie ma kompletnie nic. Jest tylko lid, jest tylko ołów, który i tak już mamy z innego, nawet stąd, zresztą widzicie, mamy tego lidu sporo, ołowiu w sensie. To oczywiście nasze drzewa produkują cały czas drewno. Ale dobra, mamy taki układ, pięknie, fajnie, to na razie sobie zdejmę, bo się uszkadza po prostu. Jak jesteśmy w takiej niefajnej atmosferze, to się uszkadza bardzo. Może na Merkury będzie inaczej. W każdym razie nie możemy tam wybudować jeszcze bazy, bo potrzebowalibyśmy Merkurajnos, którego nie zdobędziemy inaczej jak z Merkurego po prostu. Czemu się zepsuła muzyka? Była. Jeszcze przed chwilą. Czuję się oszukany. Strasznie. Dobra, no trudno, nie? No jakby nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć wszystkiego, ale tak strasznie słabo jest z tej muzyki. Tak kurczę cicho jest. No dobra, w każdym razie. A, oczywiście się teraz zbugowały wszystkie dźwięki, bo teraz nawet nie ma dźwięku lecącej rakiety. Olsyf. No dobra. Okej. Okay. Lecimy sobie pięknie, pięknie, tak jest. Do wysokości ponad 1000, widzę 1000, 1200, okej. Okay. Chcemy na Merkury. Widzicie, potrzebowalibyśmy coś, co się nazywa Merkurinot, a nawet potrzebujemy Carbonite. Obie rzeczy znajdziemy na Merkury właśnie. I no i lecimy tutaj po prostu. Tutaj powinno być najciekawiej. Wait, what? Przytrzymaj space, aby zwolnić. No, przytrzymuję space, aby zwolnić. O kurczę, bo ty z nimi, patrzcie, tam jest ziemia, widzicie to? Halo? A jest, jest, ładuje się Merkur, ale my jesteśmy blisko słońca. 1530 stopni, co? Wait. Okej. Okay. Oj. Nie ten przycisk. Wow, wo, ho, 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 ho. Czy jak ja ułożę, coś tam ubiorę? Chyba nie traci HP, o dziwo. No dobra. Mercury Surface Rock, okej. Okay. Mercury Surface Rock. A, z tego się nic nie da zrobić, okej. Okay. Black, white, tiles, okej, okay, dobra. Co jest w tym oto lądowniku? Standardowa rakieta i platforma startowa, moglibyśmy odzyskać paliwo. Okej, okay. Oczywiście robimy sobie tak. Lądownik Merkury. Okej, okay, well, not bad. No dobra, w każdym razie jesteśmy na Merkury. Jak tam grawitacyjnie? Oj, grawitacyjnie już widzę, że jest grawitacja mocna. Znaczy, mocniejsza niż na innych planetach. Nadal mogę skakać całkiem wysoko. Jest słabsza grawitacja niż na Ziemi, ale jest mocniejsza niż na Wenus. Odnoszę takie wrażenie. Czy bez tej muzyki naprawdę jest słowo? Muszę coś dodać na muzykę. Dobra, będzie taka muzyka kosmiczna. Space Ambient, zobaczymy, co to w ogóle jest. Widzę, że są jakieś już wioski tutaj. I nie umiem trafić sobie hakiem w jedno miejsce. Okej, okay, w każdym razie jesteśmy na Merkury. Czyli tak. Jest miejsce, tak. Merkuraj, no to trzeba po prostu Merkury Ore zdobyć, okej. Okay. Jeszcze oprócz tego Carbonite się zdobędzie. Potrzebujemy tutaj również Merkury Dungeon, okej, okay. Będą tu bossowie. Mam w ogóle tytanowy kilof, znaczy tytanowy miecz. Okej. Okay. Nie da się to oddychać na 100%, się nie da, okej, okay. Nie da się na 100%. Mercury a Stone. To są jakieś.
To bym mógł zdobyć. Schemat stołu warsztatowego NASA, poziom drugiego. Ja chyba też nie mam stąd wyjść specjalnie. Okej. Mają farmę na Merkurym. Ciekawe. Przy 1530 stopniach mają farmę. Trochę to zabawne. Ale dobra. Mógłbym oczywiście pewnie to jakieś robić bazy. Może kiedyś się tym nawet zajmiemy zresztą. Robieniem baz w tych oto miejscach. Ten ambient taki, no powiem wam, ciekawy, w sumie śmieszny taki. Mercury Surface Rock. Kurczę, ładna ta planeta jest, ładna, tam jest Ziemia. To jest taka, wiecie, to jest strasznie proste wszystko, nie? To jest strasznie proste, ale wygląda ciekawie. Użyję sobie tego skanera, tego. Okej, widzę, że tutaj, oj, coś chyba, oj, idealnie chyba. No i to się kopie szybko. Co to za... Mercury Ore, o to chodziło. Mercury Ore, ile go już mamy? 10. Czyli 20 sztabek. Gravel, Mercury Gravel. Okej, okay, czy on daje zawsze krzemień? Ciekawe. Mogę zrobić w sumie... Teoretycznie, wiecie co, można zrobić po prostu tak, że się wkopiemy gdzieś głęboko. Użyję sobie jeszcze raz skanerka. O, patrzcie, tutaj coś było. W tym oto miejscu jest Mercury Ore. 15 mam, okej, ale chodzi mi o to, że tutaj sobie stanę tak, o. O właśnie. Mercury Iron Ore. Ale to jest chyba po prostu zwykły iron, nie? Mercury Iron Ore pewnie po prostu zmieni w iron. Ta, Mercury Iron Ore. To jest po prostu... iron. Ja chcę carbon. Mercury Carbon Ore. Carbon jest bardzo no... Nie wiem, czy jest bardzo przydatny. Wiem, że jest do czegoś niepotrzebny. Carbon. No kurczę, powiem tak, no na razie to jest tak średnie, tak średnie. Tu bym chciał, o! Jest i sam karbon. Kopanie tym kilofem jest tak przyjemne. Myślę, że to jest 3D, wiecie. Mercury Ore. W każdym razie wydaje mi się, że poza tymi rzeczami, na tym Mercury nie będzie nic ciekawego do roboty. Mam takie stwierdzenie. Tak mi się wydaje, oj, nie mam... Arbuz jest troszkę useless. Nie daje mi aż tak dużo rzeczy, jak bym chciał, żeby mi dawał. Czy kopanie w ten sposób zmniejsza mi głód? Wydaje mi się, że nie. Tylko jak kopię w ten sposób dużo szybszy, to wtedy tak. Wtedy głodu schodzi sporo. Ale no wiecie, też jest dużo szybciej to. No, tego Mercury Stone, no mamy już teraz bardzo dużo. Okej, okay, powinienem się kierować no, w tę stronę, to w ogóle co... Potasz? Potasz, pewnie to jest po prostu potas. Potasz. Co się z tego robi? Basic Smasher. A z tego się robi... Jakiś syf, jakiś kompletny, ale... Zbiorę. Bo czemu nie? Chciałem mieć tak... Przynajmniej staka wszystkiego i tego, i jak się nazywa... I karbonu, i tego drugiego. Chociaż na razie to widzę, że jest pewien... z tym problem. Jak widzicie, zresztą tego aż tak dużo, aż tak łatwo się tu nie znajduje rzeczy. One są tutaj, tylko to... Wszystko jest takie, widzicie. Nieoczywiste. Jakby się ten efekt na dłużej zachowywał, to byłoby fajnie. Niestety ten efekt się dosyć szybko zużywa. Okej, okay, to jest git.
Jak najbardziej. Kiedyś też tych rzeczy jest po prostu mało. Na asteroidach, wiadomo, wszystkiego było gigantyczne ilości były, ponieważ to były rdzenia asteroid po kolei. A tu jest pewien, no... Nie dużo tego jest. Okej. Okay. Tutaj coś mamy, tam mamy w ogóle jakieś kilka bloczków. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze mamy jakieś bloczki. Tylko no, pytanie czy my tutaj sobie to do... O! Dobra, kolejne. Nie, to Steen. Steen to my nie chcemy akurat. Merkury Or, Merkury tego. Kurczę no. Ciężko, ciężko. Dungeon. Dungeon. Właśnie, może się po prostu będę... Na podstawie mapy, patrzcie, to jest mapa. Ona pokazuje potwory. Tutaj. Dobra, wykupię już ten tin. Tutaj gdzieś powinny być potworki. A, niech się rozwali do końca. O, słyszałeś potwory. A to oznacza dungeon. Jest. Jest jaskinia. Oczywiście sobie damy jako kopalnia Merkury 1. Okej, okay, jest to skała macierzysta. Musimy rozwalać przeciwników w dungeonach, konkretnie bossów. Musimy rozwalać jakich? Nawet nie wiem, jakie to są bossowie. Wiem, że musimy... O, dobra. Wróciła muzyka do Minecrafta, więc mogę wyłączyć tamtą muzykę. Ta jest troszkę za głośna. Ale ważne, że jest. Jestem niezwykle zadowolony z tego powodu, że wróciła mi muzyka. Naprawdę. Potas może się na przyszłość przyda do czegoś. Karbon teraz jest prosty do zdobycia tutaj. To jest tin, to jest tin. Potas. Ja nie wiem po co mi ten potas, tak jak mówię. Potasium. Potasium, okej. Okay. A nie wiem po co to mi to w ogóle jest, ale zbieram. Ja lubię mieć wszystkiego. Jeszcze trochę ciszej. Chyba, że to nie muzyka. Nie, to jest muzyka. To ewidentnie jest muzyka. Tak, kurczę, kopię tego całkiem sporo. Mi się wydaje, że wcale tego nie dropię aż tak dużo. Tu już mi się podmieniły kilofy, okej. Okay. To jest iron ore. Teraz mam w końcu, wiecie, zbroję założoną, więc nie będę otrzymywał dużo damage'u. Także jest całkiem fajnie. Okej, okay, ale tu jest jeszcze kolejny, okej. Okay. Carbon. Przy okazji będę musiał zrobić sobie miniaturkę tego odcinka. Zrobię sobie prosto na lądowniku na Merkury. No i teraz pytanie, gdzie jest jakiś dungeon? Ja potrzebuję dungeonu. Potrzebuję dungeonu, oczywiście po co? No bo to żeby po prostu kogoś zabić. Bossa. Konkretnie. Tutaj coś jest. Mercury Ore. Tu jest Carbon. Jeden był tylko. Kolejny Mercury Ore.
Te ory mogą się przydać, nie wiem na razie po co, ale mogą się przydać. Znaczy na pewno się przydadzą po coś. Karbon na pewno i Merkury są do wybudowania stacji. Jedna stacja na właśnie na Merkury, a druga na Wenus. Takie są wymagania. Okej. Tutaj na razie to wygląda całkiem no czysto. I się chyba zepsuła, muzyka już chyba zdechła. No dobra. To wracamy na razie do tamtej. Jak wróci muzyka, to się znowu zmieni. Czy to mi daje również kobla? Nie. Mercury Stone nie daje kobla, tak jak asteroidy. Szkoda. Szkoda, że ten Mercury Ore wygląda dokładnie tak samo jak Tin. Nie zawsze tak łatwo określić. To jest. Zadaje mi bardzo mały damage, plus jak go zabiję, to się leczę na maksa, więc nie jest on wyzwaniem żadnym. Musimy szukać, tak jak mówię, musimy szukać czegoś, aby bossa znaleźć. Czy jak zrobię coś takiego? Czyli wyłączę to, dam to i to. Czy struktury. Coś, co ta gra, coś, co potrafi to znaleźć? Co jest w ogóle liczone jako struktura? Spróbujmy się na chwilę przenieść tutaj. O, deszcz! A ja przy okazji zrobię sobie oczywiście. Coś wyrzuciłem? Chyba nie. Miaturkę. Piękna miaturka. Na Merkury, okej. Okay. A tu mamy deszcz? W takich dużych ilościach? Bloki deszczu? Ja nie mogę. Mercury Surface Rock. No to jest deszcz. No tak, no to jest deszcz. Blok deszczu. Co? Takiego ile? Ile tego deszczu? Z tego deszczu to sobie można cały dom wybudować. Z takich ilości deszczu. Nawet lepiej niż, nawet więcej niż dom. Pode mną ewidentnie coś jest. O! Proszę, dungeon. O! To jest ten ultra rzadki zombie na kurczaku, czy co? Które tak powiem, mam tak. Dziwnie się walczy z tym. Które mają zombiaki, ciężko je trafić teraz. Tu są oczywiście serduszka, można je zdobywać. Zajdziemy w kolejnej, no, znowu w jakiejś jaskini. Pytanie, czy to jest jakaś jaskinia, która coś oferuje. Na razie nie wydaje mi się. No tutaj na pewno nie. Tak jest szybciej. Zdecydowanie. Okej, to jakiś spadek. Ha! Ale ograne. Te creepery też niespecjalnie biją wrażenia temu wszystkiemu. Nie niszczą tego aż tak bardzo. Tu se kółko zrobiłem, ale my tam se chcemy wrócić. Ponieważ tutaj na dole tego widziałem do skopania karbon. O, tutaj karbon widziałem. Chyba już tego karbonu nie ma. Chyba został wysadzony całkowicie w powietrze. Okej. No kurczę, widzicie.
Dobra, dajmy to jeszcze jako kopalnia Merkury 2. I jeszcze raz idziemy do lądownika. Chciałem stąd, może od góry będzie po prostu łatwiej trafić na cokolwiek. Chociaż wątpię. Patrzę na ten świat, wydaje mi się, że raczej wcale nie tak łatwo będzie znaleźć to jakikolwiek dungeon. Dungeon jest nam potrzebny do tutaj. Found inside Mercury Dungeons. Czyli w dungeonie. Tylko ja tu nie widzę żadnego dungeonu. Żadnego. Tu jest jakaś wyrwa. Dziura w górze, wejście. Czy jest to jakieś, nie wiem, dungeonowe wejście, czy jednak jest to po prostu kolejne wejście do jakichś jaskiń? O, to wygląda troszkę bardziej obiecująco. Nie. Nie, nie, nie. Tam jest kolejna rzecz, która wygląda ciekawie. Żeby to był kolejny deszcz? Mam tego deszczu teraz tak dużo. Nie, to jest coś innego. Czy to nie jest przypadkiem zbity ten super materiał? Tak, to jest ten super materiał zbity. Czyli Merkury jest strasznie broken planetą. To jest chyba kolejny deszcz kolejny. Ten materiał na asteroidach był bardzo rzadki. A tu to jest po prostu tak o dostępny. No dobra, mam sporo materiałów, okej, fajnie. Ten materiał to jest właśnie Dobra, powiem tak, to znaczy, że w takim razie ten deszcz i tak wezmę sobie. No to muszę wziąć ten deszcz. Albo nie. Skopię go troszeczkę. To jest. I damy sobie po prostu deszcz jeden. O właśnie, nie ma co. Nie muszę wszystkiego skopywać od razu. Przecież. Co to jest to białe? To mnie interesuje. Fossil block. Fossil to skamielina, więc. Blok skamielin. Coś jest tutaj znowu wewnątrz tego. Ale to nie są dungeony. To nie są. To są zwykłe jaskinie, nie dungeony. No. To są po prostu zwykłe jaskinie. Gdzie ja w takim czymś mam znaleźć skrzynkę jakąś? Właśnie problem jest taki, że chyba nie mam. Kolejna wioska. Oj. Są w ogóle takie dziwne konstrukcje terenów. Nienaturalne. To jest wioska kolejna, no. Co mi po wiosce? No nic mi nie. Wioska mi jest niepotrzebna do niczego. Tu chcę, o. No nic ciekawego nie mają. Zupełnie nic ciekawego. Czekaj, jak tam w ogóle moja... Mój stan radiacyjny. Czy jeszcze jestem żywy właściwie? No fajne te Merkury, ale tu nic nie ma.
a nie polecę nigdzie dalej, ponieważ potrzebuję planów statku. Potrzebuję. Tu są rare reward. To mi się odblokuje też za ten rare reward. I tutaj widzicie, muszę zrobić ta tier 4 rocket i lecieć sobie na Jupitera, widzicie. Bo tutaj dopiero dostanę na Jowisza. Tutaj dostanę znowu na Saturna i jego księżyce. Kurczę, te wioski tu są, ale one mi nic nie zapewniają. Niczego mi te wioski nie oferują. Belem się tylko nie zabił od wysokości. Skakanie tutaj też jest takie czasami irytujące. Ja bym tak w ogóle w słońce wskoczył. Tak dobiec do skraj tutaj, na skraj tego. I wziąć, wskoczyć w słońce. Kurczę no. I taki odcinek. Powiedziałbym, że nie za ciekawy, super. Niespecjalnie się dużo rzeczy tu wydarzyło, niestety. Bo jest problem. No. Sporo terenu odkryję. Wiecie co, spróbuję tutaj wlecieć. Tu są potwory. Co się dzieje? Tu. Tu gdzieś są potwory. Dasz radę. Naprawdę wierzę, że to będzie coś ciekawego. No jesteśmy w jaskini, no. Cały czas. Czy to coś daje? No nic nie daje. Scanner. Monsters Entity? Blok? Okej. To jest ciekawe, co prawda. To jest... Takie sobie muszę zrobić na potwora. Na Entity? Entity to jest... Ciężko mi stwierdzić, co ma... Entity to jest po prostu... Istota. To w jakim, na jakim, z jakim znaczeniu jest to? Usłyszyte Entity. Zaraz mnie wyleczy, jak tylko trzasnę, właśnie. No cóż, następny odcinek sobie przygotuję. Jak się... Znaczy, te, gdzie są dungeon na Merkury? No dobra. Zrobię sobie tak. To jako kopalnia. Kopal Merkury 3. Wracamy sobie do naszego, kurczę, do naszego domu. Baza. No. I tak, to mamy kilogramy deszu. Tu mamy ogromne również ilości tego meteorytowego czegoś. Tutaj do przepalania leci natychmiastowo. To też może trafić tutaj. Potas nawet nie wiem, co do czego on będzie, więc zostawimy. Tutaj trafiają nowe obiekty. Interesujące. No, w sumie nie do końca interesujące, ale mogą być. Krzemień. Trzeba będzie naprawić nam kilka rzeczy. No zaraz to ja mam też tyle, że to jest, wiecie, bułka z masłem. Proszę bardzo, pyk. Wszystko, co mogę naprawić w sumie. O. Naprawione, naprawione.
Mogę sobie niby kill off zrobić, ale jakoś niespecjalnie mi się chce. Dosłownie. No i kozak. Tu mamy deszcz, tu mamy nasze ubranka. Tu heavy oxygen tanki, trzeba sobie tego. Tu jest mercurinot, tu jest carboninot. Idealnie. Rare reward. To co nam szybko, to sobie szybko zrobimy. Kompres merkury. Ile potrzebujemy tego? A, czyli tam 2, 4, 6, 8. Czyli tyle. Tu jeszcze mam przygotowane właśnie to. I taka jedną baterię zrobiłem specjalną. Bateria jądrowa. Jest ona nieskończona, ale ładuje dosyć wolno, więc taka średnia w sumie jest. Ale no jest nieskończona, to trzeba przyznać. Okej. Okay. Mamy tutaj takie dwa do otwarcia i jeden taki zwykły. Ale jeszcze zanim to, sobie jeszcze przygotuję więcej tego. Przede wszystkim tak, pyk. To. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Teraz mamy jeszcze lepszą odporność na jakieś tam atmosferyczne elementy. Rare reward i tu już będą rewardy też jeszcze rarowe, tu będą dopiero legendarne. Ale no musimy zdobyć to, ten schemat. Rocket Schematic. Rocket Schematic czwóreczka, no. Tylko w kreatywne to zatankowane, chodzi mi o taki... A, bo to jest tak. Rakiet. Nie, no to jak to się nazywa? Tier 4 po prostu napiszę, że prościej. Tier 4. Od razu, no. Tier 4 Rocket Schematic. No, bo tu są te, tu jest Tier 4. Stół warsztatowy NASA. Wiem jak się to robi. Teoretycznie, no. No ale nie wiadomo jak się to zdobywa. Z czego to się robi? Także chociaż przestudiujmy. Potrzeba tego. 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 I tego. I teraz to mogę już po kolei patrzeć. Heavy duty plate. Trzeba ich całkiem sporo. Znowu się włącza muzyka, więc sobie włączę tutaj. Carbon. Czyli tak, tych plate'ów to trzeba co najmniej ile? 2, 4, 6, 8, 10. 10 plate'ów. 14 plate'ów. 14. Nie. 18, 22, 30. 30 plate'ów. 34 plate'y. 37 plate'ów jest potrzebnych. 37. No nie. To przecież kompres merkury, to trzeba tak duże ilości tego kompres merkury. Nie, no nie wierzę w to po prostu. Tego merkury to trzeba takie ilości mieć. Dobra. Zróbmy to na razie prostego. Narzędzie do więzienia mobów, okej. Okay. Storage export cable. Zaawansowany taśmociąg. Syf. Straszne syfy. Skompresowany brąz. Jeszcze większy syf. To może być ciekawe. A tak to cała reszta to raczej bezużyteczna jest. Tu mam paliwo. Krzesiwo. To jest ta rocket. Rakieta. A, sam postawię. To jest nasz piękny tutaj, prawda, launchpad. To co od razu tutaj działa. No i dobra. No cóż. Nie będzie łatwo. A oxygen tank jeszcze lepszy? Oxygen... Palladium, no niestety to pisze Palladium. To Palladium jest jeszcze z czegoś dalej.
A, z legendarnym często mogą dropnąć fajne rzeczy. Dobra, na ten odcinek to byłoby na tyle. Jeśli wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!